Cześć, witam na moim kanale Aqua Kowuterra. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o nowym gatunku u mnie na hodowli. Jak widzicie, jest to modliszka. I przechodząc do modliszek, moi drodzy, modliszki należą do rzędu owadów uskrzydlonych. Są to bardzo ciekawe owady, jednocześnie mało wymagające w hodowli. W dzisiejszym odcinku możecie zobaczyć Spodromantis viridis, czyli gatunek bardzo popularny w hodowlach na całym świecie. Występuje w różnych odcieniach zielonego oraz brązowego, przy czym duże znaczenie ma ubarwienie na poziom wilgotności w pojemniku czy terrarium. Czyli im mniejsza wilgotność, tym prawdopodobieństwo pojawienia się brązowego ubarwienia rośnie, a gdy utrzymujemy podwyższoną wilgotność, gatunek ten będzie raczej skłaniał się do takiego zielonego ubarwienia. Przejdźmy do wielkości Spodromantis viridis. Dzisiaj sobie właśnie pogadamy konkretnie o tym gatunku. Samice dorastają do 9 cm. I żyją około 12 miesięcy, w czym pół roku jako imago, a samce do 8 cm i żyją 9 miesięcy, w czym 3 miesiące jako imago. Terrarium dla modliszek powinno być kilka razy wyższe niż długość modliszki oraz trzeba pamiętać, że są to zwierzęta, które większość swojego życia spędzają wisząc do góry nogami, no na różnych gałęziach czy liściach. W warunkach domowych możemy przykleić na przykład kawałek takiej siatki podtynkowej umieszczonej na wieczku pojemnika czy suficie w przypadku szklanego terrarium oraz oczywiście sztuczne bądź żywe rośliny czy na przykład korzenie, po których modliszka będzie mogła chodzić i się zawieszać. Przechodząc do karmienia, przede wszystkim młode osobniki powinniśmy karmić codziennie, a wraz z wiekiem możemy pozwolić sobie na kilkudniowe przerwy, jednak nie powinny być zbyt długie. Na pewno widząc modliszkę odczuliście wewnętrznie, że źle jej z oczu patrzy, nie? Są to takie bardzo sprytne drapieżniki. Przez dłuższy czas zastyga w miejscu, oczekując na swoją ofiarę. Gdy ta wystarczająco blisko się zbliży, następuje bardzo szybki atak. Od razu po schwytaniu ofiary zostaje na żywca zjadana. Czekajcie, ja ją trochę przestawię, bo nam ucieka. A zostawię już jej to, niech sobie siedzi. Dobra, moi drodzy, wracając. Modliszki wydają się bardzo wolne, lecz nic bardziej mylnego, dlatego że potrafi bez żadnego problemu upolować latającą muchę. Modliszki najlepiej karmić oczywiście karaczanami tureckimi oraz muchami czy molami, jednak faktem jest to, że karmówka przyniesiona, nazwijmy to, z dworu, może być nosicielem pasożytów. Więc najbezpieczniej zostać przy karaczanach tureckich oraz sprawdzonego hodowcy. Jeżeli chodzi o terrarium, czy ewentualnie jakiś pojemnik, wracaj tutaj do nas. Poczekajcie chwilę. Chodź, tutaj wracamy. Ja tu się próbuję skupić, a ty mi uciekasz. Dobra, wróciliśmy. Ale to chyba na chwilę. Dobra, jeżeli chodzi o temperaturę w terrarium, utrzymujemy podczas dnia na poziomie około 26 do 30 stopni. A w nocy ze spadkiem maksymalnym do 20 stopni. Wilgotność utrzymujemy w przedziale 40 a 70%, jednak moim osobistym zdaniem najlepiej będzie utrzymywać przez całą dobę około 60%. Dobra, moi drodzy, dzisiaj właśnie dla tej sztuki zrobimy sobie terrarium. Ja na razie ją zabiorę stąd, bo widzę, że się trochę rozbiegała. I widzimy się dosłownie za sekundę przy nowym boksie dla niej. Ok, znajdujemy się już przed boksem, który będziemy szykować właśnie dla tej modliszki. Moi drodzy, no muszę wam powiedzieć, że coś chyba się średnio przygotowałem, dlatego że chciałem wam właśnie podać w tym momencie wymiary, jaki ma ten fauna box. Jednak no, gdzieś zgubiłem metrówkę, więc zrobimy to na oko. Moim zdaniem jest tutaj około 15 na 15 na 20 cm wysokości. Ja wam jeszcze może obniżę tutaj statyw, spróbuję wam to pokazać, jak to wygląda. Około 15 na 15, około 15 cm na 15 cm i wysokość około 20 cm. Jak widzicie, jest to bardzo fajny fauna box od Spider's Shopu. Bardzo lubię te pojemniczki. Ok, już z wami je trzęsę, wracamy na staty. I teraz po kolei, od czego zaczniemy? Jak widzicie, jako podłoże użyłem tutaj włókna kokosowego. Chociaż jeżeli chodzi o modliszki, chyba najlepszym takim sposobem jest to po prostu wyłożenie ręcznikami papierowymi.
Oczywiście możecie stosować bez żadnego problemu włókno kolokosowe. Ja postawiłem na włókno. Jednak jeżeli chodzi o sprzątanie, po prostu ręczniki papierowe są wygodniejsze w obsłudze. Co do wystroju, jeżeli chodzi o wystrój, tak naprawdę dla modliszki nie ma on zbytnio żadnego znaczenia. Jest to, można powiedzieć, takie nasze widzimisię. Jedynie takimi elementami, które są obowiązkowe w terrarium, czy właśnie tutaj jak w tym momencie fauna boxie dla modliszek, muszą być elementy, po których modliszki będą mogły się spinać, wspinać, zwisać, i to są tak naprawdę takie główne aspekty. Czyli tak jak mówiłem, na załóżmy samą górę, tutaj możemy właśnie od sufitu dać taką siatkę podtynkową przykładowo, ewentualnie tak jak w tym momencie przy tym boksie mam taką oto wentylację właśnie od góry i przez to, można powiedzieć, dzięki temu ja już nie będę dawał tutaj żadnej tej takiej siatki, dlatego że mamy siatkę metalową, czyli jeżeli podbudujemy tutaj po prostu fajne wejście, prawdopodobnie modliszka będzie znajdowała się właśnie na tej kratce. Ok. Jeżeli chodzi dodatkowo tutaj o wystrój terrarium, trzeba pamiętać o tym, że dopóki modliszki są młode, czyli jeszcze nie są, nie przeszły do dorosłości, nie są po ostatniej wylince, wystrój powinien być tak ułożony, by nie zajmował zbyt dużo miejsca. Czyli nie zasypujemy teraz całego tego wolnego miejsca, tej przestrzeni roślinami, korzeniami, wszystkim, aby tylko upchać, żeby nam się to podobało. Dlatego, że modliszka podczas wylinki potrzebuje trochę tego miejsca, a jeżeli zagracimy tutaj całe terrarium, może być problem właśnie z odpowiednim przejściem tej wylinki i bardzo szybko możemy się pozbyć takiego zwierzaka. Także nie szalejemy z wystrojem. Na dobrą sprawę, jeżeli mamy właśnie wentylację od góry, czyli na przykład takie krateczki, czy zrobimy sobie po prostu taką siatkę podtynkową, czy nawet na bocznej, załóżmy, szybce i od góry, to może być tak naprawdę już kompletny wystrój. Ewentualnie, tak jak ja w tym momencie właśnie mam podłoże, oczywiście będę chciał tutaj włożyć korzenie, jak widzicie w tym momencie, czyli robię taką podbudówkę, tak żeby modliszka mogła swobodnie tutaj się przemieszczać pod te kratki. Rozumiecie, o co chodzi? Nie jestem zbyt dobrym tłumaczem, jednak mam nadzieję, że rozumiecie. Czyli jak widzicie, daję kilka tutaj korzeni. W tym momencie, o, wiecie co, ja może poprawię tego górnego, dlatego że będę chciał, żeby to było centralnie przy samym wejściu na... Żeby właśnie było przy samym wejściu na tą kratkę. Czyli mam tutaj przestrzeń około 5 cm nad sufitem. I w tym momencie, jeżeli moja tutaj modliszka ma już naprawdę około 5-6 cm, spokojnie sobie wejdzie na tą kratkę, czyli nie ma żadnego problemu. Co do wystroju, jeszcze mam tutaj taki kawałek sztucznej roślinki, który skądś wyczarowałem, nawet nie wiem skąd tak naprawdę. Też go gdzieś upchnę, może nawet wbiję w ziemię, żeby coś się po prostu tutaj działo w jednym miejscu. Ja tutaj nie dawałem bardzo dużo podłoża, ponieważ nie ma to sensu przy modliszkach, ale dobra, jakoś weszło. I dodatkowo jako wystrój mogę dać sobie ewentualnie trochę trzykrotki na podłoże. Czyli widzicie, jeżeli chcecie na przykład dawać jakieś rośliny, chcecie sobie coś cudować, najlepiej robić to po prostu na tych najniższych tutaj sferach terrarium. Czyli nie bawimy się zbytnio z górą, na dole możecie się bawić, dlatego że na 99% modliszka będzie siedziała w górnych partiach. Także ja tutaj daję taki kawałeczek, aby dla własnego oka. Pokażę wam może od góry. Sztuczna roślinka, trzykrotka. I tutaj podejście po prostu pod górną część terrarium. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że to jest już kompletne, udekorowane terrarium. Czyli jak widzicie, nie szalejemy z wystrojem. Modliszka też musi mieć tutaj po prostu pole manewru co do przyjmowania pokarmu, co do wylinki. Także tak to wygląda. I też prawdopodobnie, jeżeli nie będzie chciała wisieć na samej górze, czyli na tej kratce wentylacyjnej, zrobi to centralnie pod tym korzeniem, dlatego że modliszki zazwyczaj właśnie wiszą do góry nogami. Dobra, ok, moi drodzy, ja przechodzę do przekładania tej modliszki. Czyli wracamy po prostu do tego pierwszego ujęcia, ale tym razem robimy przełożenie. A, i taka drobna uwaga, pamiętajcie też, że
akurat ten gatunek, czyli Viridis, no jest to dość taka, można powiedzieć, agresywna sztuczka. Jest to dość taka agresywna istotka. Co nie znaczy, że zrobi nam krzywdę, nie? Ale po prostu, no, lubią się postawić. No, chodź tutaj. Trochę się na mnie chyba obraziła. Dobra, mam ją. Ja ją po prostu umieszczę w terrarium, tak żeby mogła sobie swobodnie przejść. No, wchodź. Nie bój się, jesteś u siebie teraz już. Dobra, udało się, moi drodzy. Ja wam teraz spróbuję to pokazać może od boku, jak to wygląda. Czyli wracamy do trzęsienia ziemi. Sorry za to. Dobra, moi drodzy. Tak to wygląda. Tak się prezentuje nasza Viridis. Ja jej w tym momencie nie będę karmił, żeby jej nie stresować. Oczywiście za jakąś godzinę dostanie karaczana, ewentualnie dwa. Ale jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć, wam przekazałem. Czyli wstępnie, jeżeli nie mieliście żadnego pojęcia o modliszkach, po tym odcinku mam nadzieję, że namówiłem was na taką sztukę, na taki gatunek, ewentualnie może jakiś inny. Piszcie w komentarzach, czy sami posiadacie modliszki, czy przymierzacie się może do nich. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, by być na bieżąco z nowymi odcinkami, które będą się teraz pojawiały w każdą sobotę. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajo!